Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat darmowych skinów, także koniecznie oglądać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film to myślę, że tak 650 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i oczywiście nie zapomnijcie o użyciu właśnie Hexo-kodu w sklepie z przedmiotami. Każdy, kto go wpisze, temu naprawdę dziękuję i przy okazji możecie otrzymać właśnie rangę na moim Discordzie, w ramach tego, że po prostu takowy kod wpisaliście. A teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Jeszcze przed startem tego filmu chciałbym was zaprosić na Discorda Lajokata, ponieważ właśnie Lajokat obchodzi teraz swoje drugie urodziny i na ich Discordzie macie chociażby obecnie konkurs, na którym możecie wygrać aż dwie klawiatury gamingowe. Także wydaje mi się, że naprawdę jest to całkiem spoko i wystarczy, że tylko tam sobie wejdziecie i przy okazji, moi drodzy, no to przeczytacie sobie co i jak i tam będziecie mogli wygrać właśnie te dwie gamingowe klawiatury. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem fajna rzecz i jak coś, no to linka macie w opisie. Także moi drodzy, przez ostatni czas w Fortnite dzieje się naprawdę wiele, ale wczoraj wstawiłem aż 3 filmy. A bardziej no to w sumie film, gdzie na przykład wysyłałem jakiejś losowej osobie właśnie nowy pakiet Marshmallow. Przy okazji no to był również drugi film, w którym przedstawiałem wam, jak odblokować sobie właśnie pana Fundamenta, czyli The Rocka. Oraz przy okazji pojawił się również Shorts, także naprawdę wiele rzeczy się działo wczoraj, ale ogólnie otrzymaliśmy informacje na temat właśnie nowej kolaboracji, a najdokładniej Bruno Mars oraz przy okazji Anderson .Paak w Fortnite. I tak, moi drodzy, będzie to właśnie nowa seria ikon. I wydaje mi się, że jest to naprawdę całkiem, można by powiedzieć, ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ szczerze mało kto się tak w sumie spodziewał kolejnego artysty muzycznego w Fortnite. No i ogólnie no to wydaje mi się, że tutaj też nie będzie jakiegoś koncertu czy czegokolwiek takiego, ale kto wie, może Epic szykuje coś, co doda dopiero w następnym patchu. Może będzie jakiś koncert, nie mam absolutnie pojęcia. I z racji tego, że niestety w ostatnich kilku filmach powiedziałem wam praktycznie wszystko z właśnie jakichś nowości, to dzisiaj troszeczkę dłużej na temat tej kolaboracji i powiem wam dosłownie wszystko, co się w niej będzie znajdowało, kiedy się będzie znajdowało oraz przy okazji, jak będziecie mogli zdobyć skiny z tej kolaboracji również za darmo. Także na samym początku, moi drodzy, no to Fortnite na swojej oficjalnej stronie napisało: stroje Bruno Mars i Anderson .Paak są częścią zestawu Silk Sonic, który obejmuje również akcesoria inspirowane obojgiem członków duetu. Co w sumie może spekulować nam tylko i wyłącznie tyle, że będzie naprawdę wiele itemków i w sumie no to nawet mamy zdjęcia tych itemków. No i mamy tam naprawdę ich dość sporo. Na przykład mamy samego artystę, jak i również przy okazji jakieś kilofy i przy okazji większości z nich mają również style. Także według mnie naprawdę, ale to naprawdę całkiem fajnie. Teraz, moi drodzy, taka informacja właśnie w sumie dlaczego tak się stało, to tego absolutnie nie wiemy, dlaczego taka kolaboracja się pojawiła, ale jak wiemy, no to Fortnite nawiązuje kolaborację z naprawdę wieloma, można by powiedzieć, markami, z jakimiś muzykami, dosłownie z praktycznie każdym, więc jeżeli coś jest no, na topie, to Fortnite praktycznie od razu nawiązuje z tym współpracę, także tutaj nie ma się tak naprawdę co dziwić, ponieważ to są właśnie tacy zagraniczni topowi artyści. Mam nadzieję, że kiedyś Fortnite zrobi kolaborację z jakimś polskim artystą, ale kto wie. Oczywiście w komentarzu możecie napisać, jakiego polskiego artystę chcielibyście zobaczyć w Fortnite. Na przykład jakiegoś wykonawcę muzycznego, czy cokolwiek takiego. Także, moi drodzy, ogólnie do tych skinów jest naprawdę, ale to naprawdę dużo. Oraz przy okazji, moi drodzy, no to właśnie otrzymamy turniej z okazji właśnie pojawienia się tego wszystkiego. I tak, już wam wszystko tłumaczę, co i jak z tym turniejem. To właśnie w tym turnieju będziecie mogli zgarnąć wszystkie te, można by powiedzieć, przedmioty totalnie za darmo, jak i również przedwcześnie. Także cały turniej odbędzie się już 7 lutego i ten cały turniej będzie się nazywał właśnie Silk Sonic Cup. Czyli w sumie ten cały zestaw będzie Silk Sonic, to tutaj mamy Silk Sonic Cup. I tak, no za zdobycie 8 punktów w właśnie tym turnieju otrzymamy wtedy właśnie darmowe graffiti. Także jeżeli ktoś rzeczywiście na przykład chce spróbować swoich sił w tym turnieju i wie, że na przykład nie da rady sobie zdobyć tych skinów, to w takim bądź razie naprawdę polecam wtedy zdobyć te 8 punktów i mieć chociażby to graffiti. Ja spróbuję właśnie w tym sezonie, podejmę się takiego wyzwania, żeby właśnie zdobyć może te skiny za darmo i zobaczymy, czy mi się rzeczywiście uda. I tak, moi drodzy, jeżeli chcecie zdobyć te przedmioty za darmo, to musicie po prostu być naprawdę wysoko w tym turnieju pod względem chociażby, no nie wiem, jakichś punktów, ponieważ wiadomo, w turniejach zdobywa się punkty i w tym turnieju musicie po prostu być wysoko, żeby zdobyć właśnie
te właśnie nagrody, czyli te w sumie przedmioty z tej całej serii Silk Sonic. I tak, jest ich naprawdę dużo, więc myślę, że naprawdę jest o co walczyć i przedmioty te później oczywiście pojawią się w sklepie z przedmiotami normalnie do kupienia za fałdolce. Także może zrobię wam jakiegoś streama, jak będę właśnie grał tego kapa, ale jeszcze zobaczymy, nie mam absolutnie pojęcia, ponieważ mój internet jest dosyć słaby i nie wiem, czy da radę, żebym na przykład grał turniej i jeszcze przy okazji właśnie wam coś takiego robił, ale jak coś, to pojawi się film na kanale i tu myślę, że spoko. Ale spokojnie, jeżeli nie wygracie turnieju oraz przy okazji, moi drodzy, no to jeżeli nie będzie was stać na tego skina w sklepie z przedmiotami, to nic nie jest stracone, ponieważ no, mi się osobiście wydaje, że niektórzy na przykład są fanami na przykład Bruno Marsa i ogólnie no to wtedy będziecie mogli wygrać właśnie któregoś z tych skinów z właśnie sklepu z przedmiotami ode mnie totalnie za darmo, ponieważ jak wiecie, ja naprawdę, ale to naprawdę lubię giftować moich subskrybentów i no tak, możliwe, że coś takiego się również pojawi, więc naprawdę warto mieć suba z dzwoneczkiem i oczywiście użyjcie w sklepie właśnie Hexokod. Dobra, git. Nie wiem, co się tutaj właśnie wydarzyło, ale to się wydarzyło i wygrałem. Ha, wygrałem. 3 filmy dziennie, to już jest totalnie dużo. No ale dobra, wychodzi to dobrze. Git. Git i została ostatnia osoba, która nie wiem skąd ona do mnie... Aha, stamtąd. Dobra, to robimy ją w trickshota. Ale tym razem to nie wyjdzie jak ostatnio. Dobra. Nie, nie ma takiej opcji. Dobra, tako zrobimy. O, patrzcie to. Aj! Czemu to snajpa nie ma jakiegoś lepszego mierzenia? Nie! Miałem go obić tylko! Dobra, dzięki za obejrzenie.